Yes. So we are gathered again. Tak, więc znowu jesteśmy zgromadzeni razem. It reminds me of two things. To mi przypomina dwie rzeczy. There was one man that once upon a time said that like this. Był kiedyś taki człowiek i kiedyś on coś takiego powiedział. We should sometimes think. Czasami my powinniśmy pomyśleć, that Jesus had said, że Jezus, Pan Jezus powiedział, I have come that you have not have meetings and have it more abundantly. Ja przyszedłem, abyście mieli spotkania i spotkania w obfitości. And the other thing is, I'm reminded of India. A inna rzecz, która mi się przypomina, to przypomina mi się w Indie. Where we have meeting after meeting after meeting. Gdzie mamy spotkanie, spotkanie i spotkanie. And by the way, they are praying for us. A tak przy okazji, to oni modlą się o nas. In a church in India just now. W jednym, w kościele w Indiach teraz. They even have prayer and fasting. A oni nawet mają tam modlitwę i post. That God will bless us in this little camp. Żeby Pan Bóg pobłogosławił nas na tym małym obozie. Isn't that wonderful? Czy to nie jest wspaniałe? Hallelujah. It's wonderful to have good friends. Jest wspaniale mieć dobrym przyjaciół. We are continuing with Hebrews. Jest tak, kontynuujemy list do Hebrajczyków. And as everybody can realize, we will not be able to go into each verse of this 13 chapters. I jak na pewno każdy sobie już zdał z tego sprawę, to my nie będziemy w stanie tak poszczególny, każdego poszczególnego wersetu w tym liście omówić. So in this session I have chosen. A więc w tej sesji ja wybrałem to take a couple of examples that have been very much misunderstood. Tak, wziąć kilka przykładów z fragmentów w tym liście, które były bardzo źle, niewłaściwie zrozumiane. And as I said before, in the beginning of last session. I tak jak powiedziałem poprzednio, na początku poprzedniej sesji. If we don't realize to whom this epistle was written. Jeżeli nie znamy sobie sprawy, do kogo ten list został napisany. And we don't read the context. I nie przeczytamy, jaki jest kontekst. We can end up in big confusion. To możemy dojść do wielkiego wymieszania, zamieszania. Ja myślę, że to było kilka lat temu. Maybe a little more. Może tak troszkę więcej. I heard and I saw a video recording from a man in Denmark. Ja widziałem takie nagranie wideo takiego człowieka w Danii, who in 1.5 hours was supposed to go through the entire epistle. W czasie godziny i półtorej godziny zamierzał jakby przestudiować, omówić cały list do Hebrajczyków. Półtorej godziny. One and a half hour. Półtorej godziny. 13 chapters. 13 rozdziałów. So I wrote to him. Więc ja do niego napisałem. I saw your video. I napisałem, że ja widziałem twoje nagranie. And I'm sorry that most of it you got out of it was condemnation and punishment. I tak przykro mi powiedzieć, że większość, co z tego wyciągnąłeś z tego listu, to było potępienie i karanie. He mentioned grace. On wspomniał słowo łaska. And then he jumped into law and punishment. A potem wskoczył do prawa i kary. And I wrote to him and said. Ja napisałem do niego i tam powiedziałem. I'm sitting here with my daughter. Ja siedzę tutaj z moją córką. She know a pastor who took 14 days to go through this epistle. I ona zna pastora, który posiedził 14 dni, żeby ten list omówić. So I asked him, how can you manage? Więc ja tak zapytałem, w jaki sposób ty poradziłeś sobie w te półtorej godziny? And do you really think that this is the true meaning of him? I czy ty naprawdę myślisz, że takie jest prawdziwe przesłanie tego listu do Hebrajczyków? I know. I ja wiem. That we have to take our time. Że potrzeba poświęcić czas. If we are going to understand this very, very difficult epistle. Jeżeli mamy zrozumieć ten bardzo trudny list. Let us go to chapter 6. I tak przejdźmy do rozdziału 6.
And let us read for to shorten it down, let's read from verse 4 to verse 6. I tak przeczytajmy od wersetu 4 do wersetu 6. And it says, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby ty, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownej mocy wieku przyszłego. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. I told you in the last session. Ja powiedziałem wam w poprzedniej sesji about this father, o tym ojcu, who had written this passage, który przeczytał ten fragment. And when his son went back to drugs, i kiedy jego syn powrócił do narkotyków, he made this statement. On takie zdanie wypowiedział. It is impossible for him to come back. I że jest niemożliwą rzeczą dla niego, aby on mógł powrócić. He has tasted the good word of God. On zakosztował dobrego Bożego Słowa. He has received the Holy Spirit. Otrzymał Ducha Świętego. He has seen the power of God. On widział Bożą moc. And now he has fallen away. A teraz, tak w cudzysłowie, on odpadł od tego. That made me wonder. I to sprawiło, że ja zacząłem się zastanawiać. And search, what is it really talking about? I tak poszukiwać z prawdziwego znaczenia, o czym tutaj jest napisane. First of all, again. I po pierwsze, znowu patrząc na to. We have to realize this is written to Hebrews. Potrzebujemy sobie zdać sprawę, że to zostało napisane do Hebrajczyków. Messianic Jews. Do Żydów mesjańskich. That means to oznacza people who were living by the law were living in Judaism. To oznacza ludzi, którzy żyli według prawa i żyli w judaizmie. Now they have turned to Christ. A teraz oni zwrócili się do Chrystusa. They have repented. Oni pokutowali. And they have exchanged the sacrifice of animals for the sacrifice of Christ. I teraz oni zamienili te ofiary zwierzęce na ofiarę Chrystusa. They have believed the gospel. Oni uwierzyli w Ewangelię. They have been born again. Narodzili się na nowo. They have received the Holy Spirit. Przyjęli Ducha Świętego. And then, a potem, if they turn back to Judaism, jeżeli oni zwrócą się z powrotem do judaizmu, they are in the state that is mentioned here. To oni są w tym stanie, który tutaj jest wspomniany. They crucify Christ again. Oni krzyżują Chrystusa ponownie. On their way back. W swojej drodze powrotnej. To the law, to Judaism. Do prawa, do judaizmu. And they start to keep special holidays. I zaczynają zachowywać specjalne święta. They start to offer up sacrifices of animal again. Zaczynają ofiarować ofiary zwierząt na nowo. And by doing so, i poprzez robienie tego, they put Jesus to shame. Oni jakby kpią sobie z Jezusa, znaczy wystawiają go na urągowisko. You know, this is the same example as we have from the Israelites in the desert. Wiecie, to jest taki sam przykład, jak mamy Izraelitów na pustyni. Why was God so strict? Dlaczego Bóg tam w stosunku do nich był tak, tak surowy? Why did the generation that went out of Egypt not enter the Dlaczego całe pokolenie, które wyszło z Egiptu, nie mogło wejść
do obiecanej ziemi Kanaan. They did one very offensive thing against God. Oni uczynili jedną taką bardzo obraźliwą rzecz względem Boga. They said, we would rather be back in Egypt. Oni powiedzieli, my wolelibyśmy raczej być w Egipcie. We have all this lousy food in the desert. Bo tutaj mamy to paskudne jedzenie na pustyni. We have a lot of problems. Mamy mnóstwo problemów. We are walking in sand and sand. I chodzimy tutaj w piasku i w słońcu. We have a terrible life. Mamy okropne życie. And we have a lot of enemies. I mamy do tego jeszcze mnóstwo wrogów. And many times we don't have a częstokroć nie mamy w ogóle wody. So we would rather be back in Egypt. A więc my wolelibyśmy raczej z powrotem być w Egipcie. Do you know what that means? Wiecie, co to oznacza? We would rather be back before the blood of the Lamb. To oznaczało, że innymi słowy, to tak jakby oni mówili, my wolelibyśmy być w tym czasie przed przelaniem krwi baranka. By that they are putting shame on the blood that saved them from Egypt. A w ten sposób oni jakby nakładali hańbę na tą krew, która ich wybawiła z Egiptu. And that is the main reason why God didn't allow them to come into the promised land. I to jest ten główny powód, dlaczego Bóg nie pozwolił, aby oni weszli do ziemi obiecanej. So now the author of Hebrews is saying, a teraz autor listu do Hebrajczyków mówi, if you do something similar to your forefathers in the desert. Jeżeli wy uczynicie coś podobnego do waszych praojców, którzy byli na pustyni, you will disclose or you will close the way for yourself. To wy jakby zamkniecie sami, wy sami zamkniecie sobie drogę dla siebie. Because this is very, very offensive against God. Dlatego, że jest to bardzo, bardzo obraźliwe względem Boga. There is no sin. Nie ma takiego grzechu. That is so bad. Który byłby taki zły. As rejecting the blood. Jak odrzucenie krwi. Walking on the blood. Chodzenie na krwi. Mocking the spirit of grace. I jakby kpienie sobie z ducha łaski. And turning back to the form of religion. I jakby zwrócenie się z powrotem do poprzedniej religii. I use the same example when I speak to people in India. Ja używam tego samego przykładu, kiedy ja przemówię do ludzi w Indiach. I said, you were once living in Hinduism. Ja mówię do nich tak. Wy kiedyś żyliście w hinduizmie. You have millions of gods. I mieliście miliony bogów. They were supposed to save you. A one, ich zadaniem miało być, żeby was zbawić. You offered to these idols. I składaliście ofiary tym bałwanom. But then you heard the gospel of Jesus Christ. Ale potem usłyszeliście Ewangelię o Jezusie Chrystusie. And you accepted him. I zaakceptowaliście go. But then after a while, ale potem po jakimś czasie, maybe because of resistance and persecution, być może z powodu oporu i prześladowania was, you turn back to your former religion. To zwróciliście się z powrotem do waszej poprzedniej religii. The same, you are in the same category as the Jewish people. I w ten sposób jesteście w tej samej kategorii jak ci Żydzi tam. Because you choose another way to salvation than Jesus Christ and the cross. Dlatego, że wybieracie inną drogę do zbawienia niż Jezusa Chrystusa i Jego krzyż. So it is very, very important. Więc jest to bardzo, bardzo ważne. That we see the big difference. Żebyśmy zobaczyli tą wielką różnicę. Falling away does not mean falling in sin. Odpadnięcie nie oznacza wpadnięcie do grzechu. But willfully turning your back on Jesus. Ale jakby z własnej woli, dobrowolnie odwrócenie się plecami do Jezusa. And go back to worship idols and sacrifice animals and offer up their blood. I powrócenie do bałwanów i składanie ofiary zwierząt i ofiarowanie tej krwi. Probably you have heard some people use the same phrase as this father I mentioned.
Prawdopodobnie wy również słyszeliście ludzi, którzy używają tego fragmentu w taki sam sposób, jak ten ojciec, o którego ja wam wspomniałem. Who are you if you have fallen into a sin? Into a sin. Yeah. Biada tobie, jeżeli wpadłeś w grzech. There's no way back. Nie ma drogi powrotu. Because you have experienced so many things from God and now you have committed a sin, it's over. Bo ty doświadczyłeś tyle dobrych rzeczy od Boga, a teraz grzeszysz, więc jest to już koniec. I'm so glad. Ja się tak cieszę, that this is not true. Że to nie jest prawda. It is not over. Nie jest skończone. The throne of grace is still available. Tron łaski jest wciąż dostępny dla nas. And we can come for help. I możemy przyjść do tego tronu po pomoc. But this incident, ale ten przykład, and I cannot emphasize that enough. I nie mogę go tak wystarczająco mocno podkreślić. It's not I have given in to sin. Że to nie jest to, że ja popadłem w grzechy, but still have faith in Jesus. Ale wciąż mam wiarę w Jezusa. It's a question of turning my back willfully on Christ. Ale tu jest kwestia tego, że czy ja plecami i z własnej woli dobrowolnie odwracam się od Chrystusa. And choosing another way to salvation. I wybieram teraz inną drogę do zbawienia. I read something in a magazine in Berlin many years ago. I wiele lat temu przeczytałem coś w takim czasopiśmie w Berlinie. And it illustrated many people's situation. I ten artykuł ilustruje sytuację wielu ludzi. The writer said, ten pisarz, który napisał to, napisał. People normally don't stop believing. Ludzie w normalny sposób nie don't stop. Don't stop believing. Nie przestają wierzyć. But the faith stop influencing their life. Ale wiara przestaje wpływać na ich życie. And that's another situation. I to jest inny obraz innej sytuacji. So let us always keep that in mind. Więc zawsze tak pamiętajmy o tym. Maybe you have not heard this before. Być może o tym nie słyszeliście. And maybe you have a lot of questions. I może macie mnóstwo pytań. But I'm sure that this scripture, ale jestem pewien, że ten werset is meant jest po to tu napisane, to illustrate what happens when you turn away from Christ to another religion. Obrazuje to, co się dzieje wtedy, kiedy my się odwracamy, albo ktokolwiek odwraca się od Chrystusa i zwraca się w kierunku innej religii. And by that saying, what Jesus did on the cross can help. I w ten sposób mówią to, że to, co Jezus uczynił na krzyżu, to nie jest dla mnie, to mi nie pomoże. In fact, I don't want that anymore. Ale tak naprawdę, to ja już więcej już tego nie chcę. I have up to this date. Aż do tego czasu. I have never met a Christian. Ja nigdy nie spotkałem chrześcijanina, who had fallen to sin, który wpadł w grzechy. That have said, który powiedział, I've stopped believing in Jesus. Ja przestałem już wierzyć w Jezusa. But we have examples. Ale mamy przykłady. Of people turning willfully away from Christ. Przykłady ludzi, którzy z własnej woli dobrowolnie odwracają się od Chrystusa. I don't know how you feel, how you think. Ja nie wiem, jak wy się czujecie, jakby co wy myślicie. I used to be very quick to just do. Ja kiedyś byłem bardzo szybki, aby podsumować, aby osądzić ludzi. You did something stupid. Zrobiłeś czegoś, coś głupiego. And you have not been in the church for 2 months. A i już od 2 miesięcy nie byłeś w kościele. So you are backslidden. A więc jesteś odpadnięty, jesteś odstępcą. You have lost your salvation. Straciłeś swoje zbawienie. I've heard that many times. Ja tak to słyszałem wielokrotnie. Or something similar. Albo coś podobnego. But this here, ale to tutaj, talks about a willful turning away from Christ to another God to sin. Mówi o tym, że dobrowolnie, z własnej woli odwracam się od Chrystusa do innego Boga, do innych bogów, aby oni mnie zbawili. And maybe I should say 2-3 hours
Może teraz powinniśmy sobie 2 albo 3 godziny czasu poświęcić na zadawanie pytań. This is dynamite in some places. To jest, ten temat jest dynamitem w niektórych miejscach. Saying what I said now is like throwing a hand grenade into some churches. Wypowiedzenie tego, co ja teraz tutaj powiedziałem, jest jak wrzucenie granatu do niektórych kościołów. Because we are so easy, it's so easy for us to condemn other people, not knowing how bad we are ourselves as we mature. Dlatego, że jest taką powszechną rzeczą, że tak wielu ludzi tak szybko osądza i potępia innych ludzi, nie wiedząc o tym, jak sami są bardzo źli. My potrzebujemy desperacko Bożej łaski od rana do wieczora, a potem przez całą noc. Okay, let's continue with some verses that is on the same line. I tak więc kontynuujmy ten temat innych wersetów, które są jakby w tej samej linii, w tej samej tonacji. And we go to chapter 10. I teraz pójdziemy do rozdziału 10. Chapter 10. Rozdział 10. From verse 26. Od wersetu 26. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. But a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. I don't know how about you. Ja nie wiem jak wy, but some people start to tremble when they read these verses. Ale niektórzy ludzie zaczynają się trząść, kiedy czytają te wersety. And God is holy. Bóg jest święty. He's so holy. On jest tak święty, that he said, you can give up saving yourself. I jest tak święty, że możesz zapomnieć, możesz w ogóle porzucić próby zbawienia siebie. You can give up sanctifying yourself. Możesz porzucić próby uświęcania siebie. It's not good enough. One są niewystarczająco dobre. So he sent his own son. A więc on posłał swego własnego syna. And he lived for 30 years. I żył 30 lat. Approximately. Około. To prove that he was perfect in any aspect. Aby udowodnić i pokazać to, że on był doskonały w każdym aspekcie. That's why Jesus couldn't die when he was 1 year old. Dlatego Pan Jezus nie mógł umrzeć, kiedy miał 1 rok. Like somebody claimed. Tak jak niektórzy to twierdzą. They say if Jesus should die for us, why couldn't he die when he was 1 year old? I jeżeli Jezus umarł za nas, to dlaczego on nie mógł umrzeć, kiedy miał 1 roczek? First of all, he would not have given himself freely. Po pierwsze, on by jakby nie ofiarował siebie samego tak dobrowolnie. Secondly, po drugie, we would not see how perfect, holy, innocent he was. Nie zobaczylibyśmy, jak doskonały, święty i niewinny on był. And sin was such a great problem. A grzech był tak wielkim problemem. That it took the best of the best to sacrifice himself to solve the problem. Że potrzeba było najlepszego z najlepszych, aby został poświęcony, aby ten problem rozwiązać. So, when we think that we can accomplish anything at our own salvation, we have misunderstood the whole thing. Jeżeli my myślimy, że my możemy samych siebie rozwiązać ten problem i sobie poradzić, zbawić się, to oznacza, że zupełnie, totalnie nie zrozumieliśmy, o co w tym wszystkim chodzi. We have no resources whatsoever to save or sanctify ourselves. I my nie mamy żadnych, absolutnie żadnych zasobów, aby zbawić się i uświęcić się. We need Christ. My potrzebujemy Chrystusa. We need the blood. Potrzebujemy krwi. We need the sacrifice he made. I potrzebujemy tej ofiary, którą złożył. And thank God he did. I dzięki Bogu, że on to zrobił. And this epistle. I ten list. It's talking not only about the sacrifice, but also the high priest.
Ale ten list mówi nie tylko na temat ofiary, ale również na temat arcykapłana. Jesus was both the high priest and the sacrifice. Bo Pan Jezus jest zarówno arcykapłanem i zarówno jest ofiarą. In one per person. W jednej osobie. He's offered up himself. On ofiarował siebie samego. Once and for all. Raz na zawsze. So now, what does it mean to sin willfully? Więc co to oznacza, co tutaj jest napisane, jakby rozmyślnie albo z własnej woli grzeszyć? What makes such a statement? Co sprawia, że takie stwierdzenie, that there is no sacrifice for sin. I oznacza, że już nie ma więcej ofiary za grzechy. We can think of people. My możemy pomyśleć sobie o ludziach, ourselves, albo nawet o samych siebie, committing something very bad, którzy czynimy coś bardzo złego. And we read this verse. I teraz czytamy ten werset. And we ask ourselves. I wtedy zadajemy sobie pytanie. Did I sin willfully? Czy ja zgrzeszyłem z własnej woli, rozmyślnie? Well, I'm not sure. Nie jestem pewien. Now I committed a sin. A teraz popełniłem grzech. Did I do it? Was it an accident or did I do it willfully? Czy ja to zrobiłem, bo to był przypadek? Czy to zrobiłem rozmyślnie? In many cases, you can't tell. W wielu przypadkach nie możemy powiedzieć. And if you end up saying, oh, maybe it was willfully, I could have avoided. I może dojdziemy do takiego rozumowania, o, a może ja to zrobiłem rozmyślnie i mogłem tego uniknąć. If I had been more aware, I could have avoided making this sin. I jeżeli byłbym bardziej taki rozważny, to mógłbym ominąć ten grzech. So if I have to take this as many takes it. Więc gdybym ja wziął ten werset tak jak zrozumiał, bo tak jak wielu ludzi go bierze i rozumie, there's no hope for me. Oznacza to, nie ma dla mnie nadziei. There's no sacrifice for sins. Nie ma ofiary za grzechy. Well, tak. I'm glad we don't have to say it here. I ja cieszę się, że my nie musimy powiedzieć to kropka, to już koniec. Again we have, and I'm gonna try to explain it the best I can. Znowu i potrzebujemy i tak uczynić i ja postaram się to w najlepszy sposób, jak potrafię, wytłumaczyć. Again we have to consider who is it written for. Potrzebujemy rozważyć, do kogo ten list został napisany. It was written to warn the Messianic Jews not willfully to go back to Judaism. Było to napisane do ludzi, do Hebrajczyków, aby im powiedzieć, żeby oni z własnej woli rozmyślnie nie zawracali do judaizmu. Because if they did that, dlatego, że gdyby oni to uczynili, the only sacrifice that could remove their sins was not there. To wtedy jedyna ofiara, która mogła usunąć ich grzechy, już jej nie ma, nie istnieje. If they rejected the sacrifice of Christ, gdyby oni odrzucili ofiarę Chrystusa, and now we are living in the new covenant, a teraz my żyjemy w nowym przymierzu, their God does not recognize the sacrifice of bulls and calves and goats. To w tym czasie Bóg nie rozpoznaje już teraz tych ofiar byków, krów i kozów. Those means that would help the Israelites in the Old Testament to have forgiveness for sins did not exist in God's eyes anymore. I te rzeczy, te środki, które pomagały Izraelitom w czasie Starego Przymierza, w Starym Testamencie, w tamtym czasie, w Bożych oczach, teraz one już nie istnieją. Bóg na nie w ogóle już nie patrzy. So all the sacrifices that Moses instituted was now
over. I te wszystkie ofiary, które zapoczątkował i nakazał Mojżesz, one teraz już w czasie Chrystusa są skończone. Koniec ich jest. If they continued to do that, it would not help them. I jeżeli oni będą kontynuować czynienie tych rzeczy, to im to nic nie pomoże. So, let's repeat. Więc tak powtórzmy. Now they have believed in Christ. Teraz oni uwierzyli w Chrystusa. They have been washed in the blood of the Lamb. Zostali obmyci we krwi baranka. They have been born again. Narodzili się na nowo. And now they for some reason or another. A teraz z jakiegoś powodu, takiego czy innego, willfully, tak rozmyślnie, z własnej woli, go back to sacrifice all these animals and shed their blood. Oni wracają do tych ofiar zwierzęcych i używają ich krwi. God says, to wtedy Bóg mówi do nich, there is no longer forgiveness for sins in those sacrifices. Nie ma już więcej przebaczenia za grzech w tych ofiarach. So if you want to go back to them, więc by that you exclude the work of Christ. Więc jeżeli wy chcecie powrócić do tych ofiar, to w ten sposób wy jakby usuwacie ofiarę Chrystusa. And if you do that, a jeśli to uczynicie, you are under the punishment that Jesus in fact took for you. To wy jesteście znowu pod tą karą, którą Jezus dla was na siebie wziął. You are moving away from the position where Christ took your sins, the punishment for them, and back to the position where you yourself have to take the judgment. I wy w tym momencie usuwacie się z tej pozycji, z tego miejsca, w której Pan Jezus sam wziął waszą ofiarę za grzech na siebie i przechodzicie do miejsca, w którym wy musicie sami wziąć na siebie swoją własną karę. Then it makes sense. I wtedy, w ten sposób, tak to rozumiem, to ma sens. Then there is no sacrifice. Że już nie ma więcej ofiary. Then the sins are not forgiven. I wtedy grzechy już nie są przebaczone. Then I'm still living under condemnation. I w ten sposób ja wciąż żyję pod potępieniem. Because I have deselected Christ. Dlatego, że ja usunąłem Chrystusa. I want us to go for a few minutes to chapter 11. Ja chciałbym, abyśmy tak przez krótki czas, przez na kilka minut poszli do rozdziału 11. Now I'm gonna say something positive. Wreszcie coś powiesz pozytywnego. I to sprawi, że zaczniecie się uśmiechać. You know what I've said just recently. Wiecie, to co powiedziałem tak teraz przed chwilą. It's a very serious matter. Jest to bardzo poważna sprawa. Because so many people have misunderstood. Dlatego, że tak wielu ludzi te fragmenty niewłaściwie rozumie. And ended up condemning others or condemning themselves. I dochodzą do miejsca i kończą w miejscu, gdzie potępiają innych i potępiają samych siebie. And that was never the intention. A nigdy to nie było zamierzeniem tego. Now let's go to chapter 11. A teraz pójdźmy do rozdziału 11. For a couple of minutes. Przez kilka minut. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Have you heard somebody preach about that? Czy kiedyś słyszeliście kogoś, kto na ten temat głosił słowo, głosił kazanie? Yes. Many times, right? Many times. Wiele razy, prawda? And you know, the question is, what kind of faith? I teraz jest pytanie, jaki rodzaj tutaj, o jaki rodzaj wiary? O tutaj mówimy o jakim rodzaju wiary? I've heard a lot of preaching about faith in miracles. Ja wielokrotnie słyszałem kazania na temat wiary w cuda. Faith that God is able to do great things. Wiary w to, że Bóg jest w stanie uczynić wielkie rzeczy. Faith in you can have whatever you want. Wiary w to, że możesz mieć cokolwiek tego chcesz. Any kind of faith. Jakikolwiek rodzaj wiary. But ale let's hold our breath for a while. Tak wstrzymajmy oddech przez chwilę. I think. Tak myślę i pomyślmy.
It is faith in what the first 10 chapters is all about. Jest tu mowa, jest to wiara w pierwszych 10 rozdziałów, które są przed tym 11. When this epistle was written, kiedy ten list był napisany, like the rest of the Bible, tak jak reszta waszej Biblii, it was not divided into chapters and verses. Ona wtedy nie była podzielona na rozdziały i wersety. The translators have done it to make it easy for us. Tłumacze dodali te rozdziały i wersety, aby ułatwić nam czytanie. So the other day there was a Facebook friend of mine. I jednego dnia był taki mój przyjaciel na Facebooku. He's pastor in a so-called faith church. I on jest pastorem w kościele, tak zwanym kościele wiary. And he wrote on Facebook, I have faith that I'm gonna live a long life and a good life. I on tam napisał, ja mam wiarę, że będę, ja będę miał długie życie, długo żył i będę miał dobre życie. And some other things about faith. I napisał różne rzeczy na wiarę. So I wrote on Facebook. A wtedy ja odpisałem mu, napisałem na Facebooku. What kind of faith are we talking about? I napisałem coś takiego, o jakim rodzaju wiary my mówimy. If it's not faith in Jesus and what he did on the cross, jeżeli to nie jest wiara w Jezusa i to, co on uczynił na krzyżu, it's not the faith that is talked about in Hebrews. To nie jest ta sama wiara, o której jest mowa w liście do Hebrajczyków. Okay. Tak? Może nie słyszeliście o tym. But this faith is faith in the 10 previous chapters about Jesus as the sacrifice and our high priest. Ale jest to tu ta wiara, o której tu jest mowa, jest to wiara w to, o co jest napisane w tych pierwszych 10 rozdziałach, i jest to wiara w Jezusa i w jego ofiarę na krzyżu. Now it says it's faith in seeing things hoped for. I teraz jest powiedziane wiara w rzeczy, które się spodziewamy, albo rzeczy, co do których mamy nadzieję. Here we have to go back to Old Testament prophets. A teraz w tym momencie potrzebujemy pójść do proroków w Starym Testamencie. They hoped for the Messiah to come. Oni mieli nadzieję, że Mesjasz nadejdzie. They prophesied about the coming Savior, Redeemer and King. Oni wypowiadali proroctwa na temat nadchodzącego Zbawiciela i Odkupiciela i Króla. They didn't see him, but they hoped to see him. Oni nie widzieli go, ale mieli nadzieję, że go zobaczą. Just think about Isaiah. Pomyślmy o Izajaszu. In the tremendous chapter 53. W tym niesamowitym rozdziale 53. In details describing not only how Jesus suffered, który w szczegółach opisywał nie tylko to, że jak Jezus umrze, but also why he should die for the people. Ale również jest opisane to, dlaczego on będzie potrzebował umrzeć za ludzi. So they hope for it. A więc oni mieli nadzieję na to. And now the evidence of things not seen. A teraz przeświadczenie albo dowód tych rzeczy, których nie widzimy. And then we have to ask the question. I teraz potrzebujemy zadać pytanie. Did you, with your physical eyes, see Jesus die on the cross? Czy ty swoimi fizycznymi oczami widziałeś Jezusa, który umarł za ciebie na krzyżu? When I look upon you, nobody hears. Seem to be 2000 years old. Kiedy patrzę na was, to nikt z was nie wydaje się, żeby miał już 2000 lat. Meaning probably you were not absent, you were not the present when Jesus died. Co oznacza, że najprawdopodobniej wy nie byliście wtedy obecni, kiedy Pan Jezus umarł. But if I should ask you, do you believe he died for you? Ale kiedy was zapytam, czy wy wierzycie w to, że on umarł za was? Probably you say yes. Prawdopodobnie wy powiecie tak. Amen. Amen. So my faith is built on not something I never saw. A więc moja wiara jest zbudowana na czymś, czego ja nigdy nie widziałem. But I believe the message. Ale wierzę przesłaniu, wierzę temu poselstwu. I receive the promise. Ja przyjmuję obietnicę. And now I know. A teraz już wiem, that what I have believed, że to, w co uwierzyłem, is true. Jest prawdą.
Hallelujah. Hallelujah. So when you are reading, więc kiedy czytasz this epistle, this chapter 11, ten rozdział 11, all the way through it's talking about faith in Jesus and the cross. Cały, od początku do końca, przez cały ten rozdział jest tutaj mowa o złożeniu wiary w Jezusa i złożeniu tego, co On uczynił, wiary, co On uczynił na krzyżu. All this, all prophets. Ci wszyscy prorocy ze Starego Testamentu. They long to see the Messiah who should come. Oni pragnęli zobaczyć Mesjasza, który nadchodził. But they never made. Ale nigdy nie doszli do tego miejsca. But today, ale dzisiaj we know, my wiemy. He came. On przyszedł. He died. On umarł. He rose. Powstał z martwych. He took my sin. Wziął mój grzech. He paid the price. On zapłacił cenę. I know it. A ja wiem to. And all the old time prophets, they looked at him in time. I ci wszyscy prorocy ze Starego Testamentu, którzy patrzyli w przód, w czas przyszły, to experience what we have come to know. Którzy pragnęli doświadczyć tego, co myśmy poznali. So we close with this. Więc zakończymy tym. So always remember. Zawsze pamiętaj. The faith in chapter 11. Że wiara w tym rozdziale 11. Is not a general faith in God. Nie jest to taka ogólna wiara w Boga. It's a specific faith in what Jesus did on the cross. Jest mowa o specyficznej wierze w Jezusa i w tego, co On uczynił na krzyżu. And I hope that you benefited from this little Bible study. I ja mam nadzieję, że tak skorzystaliście z tego malutkiego studium biblijnego. Father in heaven, we thank you. Ojcze w niebie, my dziękujemy Tobie, that we can be together, że możemy tutaj razem być. Enjoy the fellowship, i możemy się cieszyć społecznością, and looking into your precious word. I możemy patrzeć do Twojego cennego słowa. Help us to understand it more and more. Pomagaj nam rozumieć Twoje słowo coraz bardziej. Enlighten the eyes of our hearts. I tak prosimy, oświecaj oczy naszego serca. We may see into the deep things in God. Abyśmy mogli widzieć te głębokie rzeczy Boże. And experience the true meaning. I doświadczać prawdziwego znaczenia Biblii. We need your help. Potrzebujemy Twojej pomocy. And the help of the Holy Spirit. I pomocy Ducha Świętego. In Jesus' name. W imię Jezusa. Amen. Amen. God bless you. Niech Bóg Was błogosławi. Ponieważ dowiedziałem się, że w związku z tym, że Radek wyszedł, to powinienem coś powiedzieć na koniec. Czyli jakoby Radka zastąpić, to powiem tylko króciutko odnośnie łaski. Moje serce jest bardzo poruszone tym, o czym brat tutaj mówi. Dziękuję mu za to, że dzieli się Bożym sercem. Przypomniałem sobie historię pewnej matki, która przyszła kiedyś do Napoleona, aby wyprosić ułaskawienie jej syna. Jej syn był dezerterem. Uciekł. I został złapany. I groziła mu kara śmierci. Za dezercję. I ta matka prosi Napoleona. Okaż mu łaskę. Chciałabym, aby żył. A Napoleon jej odpowiedział: on nie zasługuje na łaskę. A ona mu powiedziała: wiem, Panie, bo gdyby zasługiwał, nie byłoby mnie tutaj. Dlatego proszę, okaż mu łaskę. Gdy patrzę na ludzkość, zrozumiałem, że cała ludzkość zdezerterowała, kiedy popadli w grzech. I Bóg wiedział, że nie zasługujemy na łaskę. A mimo to okazał nam łaskę. I posłał swojego umiłowanego Syna, aby nas wykupić.
nie złotem, nie srebrem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. I mamy powód do wielkiego dziękczynienia. Powstańmy do modlitwy i podziękujmy Panu Bogu za okazaną łaskę, jaką nam okazał. Alleluja. Że uczynił nas swoimi dziećmi. Że adoptował nas do swojej rodziny. Że możemy dzisiaj nazywać się Jego dziećmi. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy.